pierwszej części może chciałbym przedstawić nowy skład zarządu szpitala i może od pani zastępcy dyrektora do spraw pielęgniarstwa, Ziejka, przepraszam, pani Katarzyna Ziejka, pan Maciej Kołtacki, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych i organizacyjnych i pan Jarosław Boryń, zastępca dyrektora do spraw technicznych. Mamy jeszcze wakat zastępcy dyrektora do spraw ECOZ-u. Został zaprojektowany przez inżynierów Ministerstwa Zdrowia i do dnia dzisiejszego nie ma ani jednego dokumentu, który by unieważniał decyzję ministra zdrowia do zaniechania budowy, do przeprojektowania budowy, bądź do innej, dla mnie nieokreślonej sytuacji. I wtedy, zobaczcie Państwo, już był zaprojektowany szpital psychiatryczny, szpital ogólny, tutaj widoczny, i pawilon chorób zakaźnych. Te budynki nie powstały. Praktycznie rzecz biorąc, one były modyfikowane jedynie przez Wysoką Radę później i przez prezydentów naszego miasta. Dlatego, że gdyby jeszcze to powstało, to po prostu byłoby rzeczywiście dziś duży kłopot. Zresztą to, co udało mi się jeszcze z panem inżynierem Znojkiem w przeszłości przedyskutować pozytywnie dla naszego szpitala, to z zaprojektowanych oddziałów 40-łóżkowych dochodziliśmy do oddziałów 20-łóżkowych. I teraz, zobaczcie Państwo, to warto pamiętać. Ja już pomijam to. Liczba łóżek ogółem 1259. Ale proszę Państwa, w tym czasie, do 1995 roku, działał szpital wojskowy. 350 łóżek. I dzisiaj mówienie, że dla rejonu leczniczego szpitala i dla rejonu Grudziądza 1000 łóżek jest za dużo, to są wszyscy przyjaciele budowy szpitala w Turunga. A ja jestem Grudziądzaninem i będę walczył o to, że ten szpital nie jest za duży. Bo za duży jest tylko dla przyjaciół budowy szpitala w Turunga. Zobaczcie Państwo. Do 2006 roku Skarb Państwa, czyli budżet centralny, po przeliczeniach oczywiście, tam inflacja, deflacja, wszystko co było po drodze, 178 milionów złotych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po 2006 roku 96 milionów i to dał jeden minister, świętej pamięci minister Gęsicka. To była jedyna minister, która dała pieniądze na szpital. Później już tych pieniędzy przez same następne 8 lat nie było. Samorząd lokalny 46 milionów. I to jest, Państwo pamiętacie, pierwsze wyposażenie. RPO po kolei, tak jak leciało od 2007 roku do 2013, w sumie 30 milionów. Czyli proszę Państwa, szpital został wybudowany za 350 milionów darowanych pieniędzy, ale nie dokończono. W tym był problem i w tym jest problem. Wartość pozyskanych środków nie można było tego zmarnotrawić. Dlatego myślę, że wspólnym wysiłkiem intelektualnym powołaliśmy Grudziądzkie Inwestycje Medyczne. Bo szpital nigdy nie był w stanie załatwić kredytu, ani miasto nie mogło wziąć tego na siebie. Dlatego Grudziądzkie Inwestycje Medyczne wzięły 150 milionów. A zobowiązania inwestycyjne zaciągnięte przez szpital to są rzeczywiście udokumentowane. Ja nigdy do tej pory nie miałem okazji tego Państwu prezentować. Przez Europejski Fundusz Medyczny, przez MW Trade i przez Magellana. Razem szpital zaciągnął 91 milionów. Ale w tych pieniądzach są 29 milionów, które szpital musiał dołożyć po rozstrzygnięciu przetargu do tych 46 milionów darowanych przez Radę Miasta w 2009 roku. W 10 w zasadzie, bo one spływały przez prawie rok. Łączne koszty finansowe 2010 roku dotyczące inwestycji to jest 97 milionów w różnych konfiguracjach, krótkich i długich terminach,
ale to jest policzane. I teraz geneza zobowiązań. Zobowiązanie wynikające z udzielenia świadczeń niedofinansowanych. To nie jest tak, że tylko szpital bez sensu budował i bez sensu się wyposażał i bez sensu w ogóle istniał. Ja dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i panu prezydentowi za zaprezentowanie tego materiału. Z tak zwanych świadczeń niedofinansowanych szpital, zobaczcie państwo, generuje ujemny wynik 76 milionów. Tego nikt nie jest w stanie pokryć, dlatego przez te wiele lat szpitale polskie, biorąc pod uwagę, mając taki bagaż i decyzje systemowe, zadłużone są na ponad 16 miliardów złotych. I na końcu pokażę slajd, gdzie obecny minister równoważy, czyli podciąga do góry te świadczenia, które nie są dofinansowane, a ściąga w dół świadczenia przefinansowane. Pokażę kardiologia, neurochirurgia i te, tam chyba jest kardiochirurgia i neurochirurgia. Ale i teraz powyższe te 76 milionów w naszej części przez równoważyliśmy w szpitalu przez inne przychody. To znaczy przeszacowane świadczenia i przychody własne szpitala. Jednak narastające nie można było zrównoważyć 26 milionów złotych. To jest ciężka praca, ale myślę, że warto było to wykonać, żeby po prostu to udokumentować. I teraz proszę państwa, zobowiązania wynikające z udzielania świadczeń ponadlimitowych. Świadczenia ponadlimitowe można powiedzieć, że no, co wywiad Nowaka, to inny gorzej. Nieprawda. Świadczenia ponadlimitowe trzeba po prostu podzielić na te świadczenia ponadlimitowe, które zostały wykonane i które nigdy nie pójdą do chociażby udzielone bezdomnym i niektórym obcokrajowcom, nigdy nie pójdą do refundacji, ani do ministra spraw zagranicznych, ani do ministra spraw wewnętrznych, ani do Narodowego Funduszu Zdrowia. Są świadczenia, które są po prostu zaksięgowane, są w księgach, a po trzyletnim w zasadzie okresie, że następuje ich umorzenie, one są i widnieją, tylko że na kontach pozabilansowych. Jeżeli my chcemy mówić o ponadlimitach, to musimy sięgnąć do ksiąg finansowych i do tych dwóch w zasadzie kont pozabilansowych od 2009 roku. I to jest ten koszt, bo przecież, proszę państwa, przykład endoprotezy. Jeżeli do endoprotezę zakładamy, to ona kosztuje cirka 9 tysięcy złotych. Dostajemy 11,5, ale te 9 tysięcy trzeba było wydać. I to są koszty. To są koszty systemowe, które się składają również na to, że szpitale polskie zadłużone są na blisko 17 miliardów. Łącznie dług z niedoszacowanych oraz ponadlimitowych świadczeń, to jest około 140 milionów. Łączne zobowiązanie inwestycyjne z kosztami finansowymi, to jest 338 milionów. Także razem mamy około 480. Żadne 500, żadne 600. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że co miesiąc rosną zobowiązania, a chociażby po wypłacie o te 10-11 milionów spadają, ale to wszyscy księgowi wiedzą, na czym to polega. I proszę państwa, teraz przechodzę już do rzeczy. Biorąc pod uwagę taki bilans i takie zobowiązania finansowe, podjąłem próbę. To jest, myślę, dobry projekt, który został przekonsultowany, przedyskutowany. Myślę, że znalazł zwolenników, ale to, co jest najważniejsze, znalazł przyjaciół tego projektu z mocnymi nazwiskami w naszym kraju. W spółce część zobowiązań, głównie te inwestycyjne, ale również przekaże majątek. Nie tak, że spółka przejmuje długi, jak ja słyszałem. Spółka nie przejmuje długów. W skrócie można powiedzieć, szpital sprzedaje nakłady, bo mu się to opłaca, bo to jest projekt, szanowni państwo, żaden polityczny, to jest projekt biznesowy. Szpital sprzedaje nakłady niezamortyzowane o wartości księgowej 120 milionów za kwotę rynkową, a spółka, jak nie ma pieniędzy, nie ma za co zapłacić.
czyli moje zobowiązanie. Proste, biznesowe. I to jest, proszę Państwa, cały szpital, jak Państwo widzicie, nie jest tam, bo już mamy sprostowanie izby, Wyższej Izby Kontroli, że nie tak jak było w wywiadzie, oczywiście popełniono błąd. Ja żądać będę przeprosin, że cały szpital jest zastawiony. Nie jest zastawiony. Hipoteki są czyste, z wyjątkiem tej hipoteki, która jest zastawiona dla przez, tutaj jest hipoteka, którą zastawiły Grudziąckie Inwestycje Medyczne. To sami Państwo wiecie, że ten grunt należy do Grudziąckich Inwestycji Medycznych. I teraz my z tymi zobowiązaniami, ja przekazuję spółce ten obiekt, te obiekty. Ale to nie znaczy, że ja sprzedaję spółce, że ja przekazuję spółce. Ja po prostu nad tymi obiektami od razu będzie napisana umowa, ja te obiekty będę od spółki dzierżawił przez 20, 25, 30 do momentu, aż one się zamortyzują, albo po prostu zobowiązania spółka spłaci. I w tym momencie one wrócą z powrotem do szpitala, albo do miasta. No to, przecież tak naprawdę zgromadzenie wspólników to są dwa podmioty. Nakłady w postaci niezamortyzowanych budynków o powierzchni 26,11,80 zlokalizowanych na gruncie spółki przekazujemy na wartość około 375. Oczywiście będziemy robić, znaczy jest już gotowy operat szacunkowy, który jeszcze jest weryfikowany przez firmę konsultingową. Wyciąg z opinii prawno-podatkowej przez Instytut Podatkowy pana profesora Modzelewskiego i wspólników, że przedstawiony w stanie faktycznym zaplanowany model restrukturyzacyjny zobowiązań szpitala na spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne jest zgodny z prawem na zasadach opisanych poniżej w niniejszej opinii, możliwy do przeprowadzenia oraz prawidłowo zabezpiecza finansowe interesy szpitala. Również mogę powiedzieć, że robiliśmy prognozy bilansu i również zabezpiecza to, biorąc pod uwagę majątek, zabezpiecza to pozytywnie finanse spółki. Dlatego, że spółka będzie i tak miała z czego żyć, bo ja będę od niej dzierżawił te obiekty. Dlatego, że to nawet nie będzie dotyczyło pracowników nikogo, bo to będzie tylko papier. I proszę Państwa, też chcę, prezentuję to Państwu tylko dlatego, żeby rozwiać mity medialne, mity, nie wiem, pomówień. To nie jest prawdą, że my mamy na 10, na 12, jak w tym kabarecie Laskowika, bombki, milion bombek, nie? Bez sensu. To jest, proszę Państwa, cała prawda. I my mamy takie poziomy procentowe. Oczywiście 7%. Ja Państwu chcę przypomnieć, że wynegocjowane było 6,5%, a w przetargu moi poprzednicy wyrazili zgodę na 7%. Ja nie pójdę ich śladem, nie będę oddawał tego do prokuratury, bo jest mi po prostu ich szkoda. Jak ludzie umieli, tak drapali. No i tyle. Ja nie jestem od tego, żeby kogoś wysyłać po prokuratorze. Bo to nie o to chodzi, to nie leży w moich przynajmniej wartościach. I szanowni Państwo, to jak widzicie 5,13, jedno, co jest rzecz. To jest 2,6 miliona na 3 lata, odsetki 11%. W tej chwili udało mi się zatrzymać to wszystko i staram się o to, żeby w krótkim czasie i prawdopodobnie nastąpi rozliczenie projektu unijnego jeszcze w lipcu, gdzie za psychiatrię będziemy mogli uzyskać jeszcze ponad 2 miliony złotych i najprawdopodobniej to spłacimy i to zniknie w ogóle te 11%. Czy to jest drogo? Można taniej, jasne. I trzeba się starać o kredyt, który będzie zawsze tańszy. I są takie kredyty. I trzeba po prostu po nie sięgnąć. Szpital to jest w umowie spółki i to będzie w umowie pomiędzy szpitalem a spółką.
Teraz to, co zostaje przy szpitalu, to są wszystkie zobowiązania przy szpitalu, które według faktu można zakwalifikować jako zobowiązania nieinwestycyjne. To znaczy zwykły zarząd, bieżące zaopatrzenie szpitala. W sumie jest ich 94 miliony. I tyle będzie zobowiązań po stronie szpitala. To jest w postaci zysku, bo sprzedaż. A to się bierze, szanowni państwo, wszyscy ci, co wiedzą, finansiści, czy jest to różnica pomiędzy zbytem według operatu szacunkowego, nakładów niezamortyzowanych, a wartością księgową. I teraz to, co rzeczywiście mnie od kilku, dwóch lat spędza sens powiek, to jest, ja wiem o tym, że te pieniądze są do wzięcia. Ja mam tego pełną świadomość, tylko po prostu brakuje klimatu politycznego. Brakuje mi, ja wnioskowałem do poprzedników, jakoś, nie wiem, być może zajęci zbyt sobą. To jest, szanowni państwo, to, że my powinniśmy dzisiaj potrafić, albo powinno się nam chcieć zdobyć te pieniądze z perspektywy unijnej i za pieniądze Unii Europejskiej mieć polski szpital. To powinniśmy umieć zrobić. Bo tyle jest do wzięcia z perspektywy, to są gotowe faktury. Gotowe. Natomiast mamy jeszcze z drugiej perspektywy, bo w 2014 roku, jak wiecie państwo, myśmy kończyli hybrydę. I to są gotowe faktury też, ale mamy do 2020 czas. Świadczenia ponadlimitowe. No przyjemnie mi było słyszeć, jak pan minister Radziwiłł powiedział, że trzeba się zastanowić i pomóc szpitalom, które mają ponad limit. Bo to są na pewno dobre szpitale, niedofinansowane. On wie, ja wiem i państwo wiecie, że przez wiele lat Narodowy Fundusz Zdrowia dzielił pieniądze w sposób polityczny. Oczywiście dorabiano do tego po prostu różnego rodzaju wskaźniki. Na 10 tysięcy, na 5 tysięcy, na długość krawatu. No, można wszystko wymyślić. Natomiast, szanowni państwo, to, co jest ważne, i powiedział jeszcze jedno, te szpitale trzeba wspierać, bo to pacjent wybiera. Bo to pacjent wybrał te szpitale, nie polityk. No i VAT. Tutaj to nim dyskutuje. Opinia Instytutu Podatkowego profesora Modzelewskiego jest jednoznaczna. Ja po prostu nie chcę nawet temat dyskutować. To są, że tak powiem, podpisane przeze mnie umowy z instytutem, który będzie reprezentował mnie przed urzędami skarbowymi, przed ministrem zdrowia i przed wszystkimi innymi urzędami, które po prostu mają styczność na granicy prawa podatkowego. Ja nie znam się na tym, nie będę tego robił. Strata, to co mówiliśmy kiedyś, wszystkich przerażała, ale zobaczcie państwo, koszty finansowe. Koszty za 16 milionów nadlimitów. Różne są kontrole, różne są drogi księgowania. Są szpitale marszałkowskie w Polsce, szpitale ministerialne, które w ogóle nie księgują nadlimitów. Ja też jestem w tej grupie, żeby nie księgować nadlimitów. Ale po prostu, jak później państwo zobaczycie, kontrola za kontrolą zmuszano mnie do tego, żeby to księgować. Ale z drugiej strony, trzeba było się też zastanowić, jeżeli miasto, czyli my wszyscy, mielibyśmy pokryć 42 miliony, to kto nam dał takie przyzwolenie i Radzie Miasta, żeby wprost finansować świadczenia zdrowotne? I gdzie jest na to przepis prawa? Nie ma. Miasto nie ma możliwości prawnych wprost finansowania świadczeń zdrowotnych. Czyli po prostu nad wszystkimi, nad każdą awanturą trzeba się później troszeczkę zastanowić. Może dobrze, że ono się odbyło. Tak naprawdę wynik bez przedstawionych powyżej, i to jest po prostu w raporcie biegłego rewidenta, jest 14 milionów zysku. Ale to, co jest ważne, też w raporcie biegłego rewidenta można to znaleźć. 4 miliony i pół to jest zysk z działalności operacyjnej. Skąd taka
taka nienawiść do czegoś, co jest polskie, sprawnie działa, nie działa. Po prostu można jeszcze się zastanowić, że może służyć na to. Ja rozumiem politykę Bydgoszczy. Rozumiem politykę Torunia. Ale ja chciałbym zrozumieć politykę Grudziądza. Oni walczą z nami o swoje. Bydgoszcz i Toruń. No przecież to nie ja buduję w Toruniu szpital. Ani nie Grudziądz. A im gorzej będzie w Grudziądzu, tam będzie lepiej wyposażony i z lepszymi oddziałami w Toruniu. To jest jasne. A Uniwersytet Medyczny Bydgoszczy to co? Kto mu za to przeszkadza? Dobrze prosperujący szpital w Grudziądzu. Koszty finansowe to i tu, proszę Państwa, ja już nie chciałem o tym mówić. Jeżeli myśmy przez rok czasu przy w ogóle niesprzyjającym klimacie politycznym w 2015 roku myśmy nie mogli pozyskać tego kredytu restrukturyzacyjnego i rosły koszty finansowe. Ale nie ma co, nie wolno narzekać. Trzeba iść do przodu. I to, co jest szpital w Lisłach, ja zwróciłem się do pana wojewody, zwróciłem się do pana marszałka o to, aby po prostu zrobić nasz regionalny benchmarking. I w benchmarkingu naszym ja proponowałem, żeby znalazły się takie zapisy. To. Proszę Państwa, świadczeń spoza województwa migracji, to mamy 18 milionów. To są nasze nadlimity. To, że nikt nam tego nie chce nigdy pokazać. A w tej chwili znaleźliśmy sposób. I myślę, że będziemy walczyć z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby zamiast za nadlimity płacili nam za migrację. Wartość przychodu własnego. 17,5 miliona. I tutaj to, co jest najważniejsze. Na terenie naszego szpitala nie prowadzą działalności spółki medyczne. Może będę cyniczny, ale wiecie, mi było przyjemnie, jak usłyszałem w Radiu Pi o kontroli NIK-u, która skontrolowała szpital wojewódzki w Toruniu, która skontrolowała szpital wojskowy w Bydgoszczy i szpital Biziela. I mówiła o karygodnym wyprowadzaniu środków budżetowych do prywatnych spółek. Myślę, że czas pokaże, które ze szpitali i jak zostały finansowane ze środków publicznych, i zwłaszcza które świadczenia. I te decyzje pana ministra Radziwiła, które po prostu tnie niektóre rzeczy, które mają powodzenie. Ja nie widziałem nigdzie szpitala pediatrycznego, nie widziałem nigdzie prywatnego, ale widziałem za to prywatne poradnie i pracownie kardiologiczne, które są przeszacowane. I teraz jeszcze, no to jest ważne, że wartość wymaganych zobowiązań jest 49 milionów. No bo taka jest prawda, ja trzecina. No to jest nasz rejon leczniczy, nie będę się nad tym dłużej zastanawiał, ale jest. Przychody z Narodowego Funduszu to jest 92%, resztę to mamy własnych przychodów 17,5 miliona. I to, co pokazywałem wcześniej, Szanowni Państwo, to jest tylko z chirurgii naczyń z trzech JGP, czyli jednorodnych grup pacjenta, czyli świadczeń zdrowotnych. I to jest właśnie, zobaczcie Państwo, do każdego pacjenta ja dopłacam po 2, po 3, po 8 tysięcy złotych, po 6, proszę. I to nie ja, to po prostu w całej Polsce jest tak. No ale już tak jest. Natomiast z wybranych JGP kontrolingu, bo mamy dobrze działającą hurtownię danych. Po prostu z tych oddziałów jest to około 1,5 miliona złotych. Udział procentowy kosztów, no to już było kiedyś prezentowane, tam tak chyba wpadło. I to jest ten benchmarking, który chciałem, żeby po prostu się porównać z innymi szpitalami. No nikt nie odpowiedział, bez komentarza to pozostaje. I to, co jest ważne, proszę Państwa, po tych zabiegach, które są zgodne z prawem podatkowym i które mają przyjaciół merytorycznych, ten projekt ma, to proszę Państwa, szpital ma po tych operacjach, jak tu napisałem umownie, może to być świat w filmie, to wszystko trzeba zrobić
dobrze. Będzie miał 126 milionów dodatniego wyniku. Skąd to się bierze? Strata netto wynosząca, bo jak Państwo wiecie, szpital szedł w takim kierunku, to by może i sprytny pomysł, bo są na to dokumenty, są dokumenty, kto chciał dzierżawić poszczególne części szpitala. Jestem w posiadaniu tego, ja z tego nie zrobił użytku. Ja nie będę się w takie rzeczy bawił, to poniżej mojej godności. Są na to dokumenty, że poprzednicy moi przez 3 miesiące i to był ich projekt. Mieli zadłużyć szpital, znaczy zadłużyć, wygenerować zobowiązania na koniec roku na 97 milionów. To była może i dobra polityka, tylko że ona prowadziła donikąd. Bo polityka moich poprzedników polegała na tym, że w ciągu 3 lat po 100 milionów i miasto Grudziądz w ciągu 3 lat płacąc 300 milionów na pokrycie straty, pokryje wszystkie zobowiązania. No ja takim kamikadze nie jestem. Ale to są dokumenty, to można przyjść i zobaczyć. Dlatego zobaczcie Państwo, to jest... Ja celowo to pokazuję, że nie na dzień, to było na dzień 31 maja. Jak myśmy to włączyli, to trzeba poprawić. Na dzień 31 maja to już było 33 miliony. W ciemnych jest. Zysk z nakładów to wiadomo i to, co mi się uda zrobić, to ja podpiszę za wszystkie nadwykonania, które były w księgach finansowych. 77 milionów. Mam czyste konto. Szpital jest czysty. I proszę Państwa, to, co jest najważniejsze, że z ujemnych, raz pierwszy, które wyskoczyły, z ujemnych kapitałów na poziomie 40 milionów, zamykam po zmianach pasywa na 119 milionów kapitału dodatniego. Szpital ma wiarygodność kredytową i wiarygodność biznesową. Szpital jest w stanie przy tym projekcie płacić za dzierżawę i uzyskać płynność finansową. I dlatego, proszę Państwa, może się to komuś podobać czy nie, zgodnie z prawem, szpital we własnym zakresie pokryje ujemny wynik finansowy za 2015 rok, bo masz czego odpisać. I prośba będzie do Rady Miasta, aby po tych operacjach te pieniądze, które były zabezpieczone w budżecie, mogły w inny sposób wspierać działalność szpitala. Ale myślę, że to będzie po prostu decyzja Państwa radnych. Po wakacjach. I teraz zadania dla spółki. To jest odzyskanie VAT-u, refundacja faktur, znalezienie formy poręczenia i zabezpieczenia, obniżenie kosztów długu. Te dwie umowy w przyszłym tygodniu będą już praktycznie gotowe. One w tej chwili przechodzą ostatni szlif w instytucie. Dlatego, że tam trzeba powiązać prawo cywilne, przewidzieć przyszłość, ale również trzeba przewidzieć umiejętnie sprawę i prawo podatkowe. Dlatego ja tutaj nie piszę o tym i nie będę dzisiaj tego komentował ani o tym mówił, dlatego że uważam, że zaufałem ludziom, którzy mają większe ode mnie doświadczenie, a naprawdę można powiedzieć, że chcą pomóc szpitalowi i zrobią to do końca. I nie za takie pieniądze jak audyt. I to jest umowa ze szpitalem, umowa z wierzycielami. Mogę powiedzieć, że były już wyprzedzające pytania. Wierzyciele rozumieją sytuację, są całą duszą za tym projektem i wyrazili zgodę. Wniosek kredytowy i pozyskanie udziałowców publicznych do spółki. Dlatego, że udziałowców do spółki możemy jeszcze pozyskać, to jest przed nami. Bo to praktycznie rzecz biorąc może być samorząd wojewódzki, może być każdy inny samorząd.
może być na przykład Agencja Rozwoju Przemysłu, może być inna instytucja, która jest instytucją pro publico bono i instytucją publiczną. Zadania dla szpitala. No my mamy trochę tych zadań, bo po prostu przeglądamy szpital jeszcze raz. Rzeczywiście musimy przeglądać kadry i zadania w pionach. Taki i plus i minus. My wiemy o tym, że brakuje nam dzisiaj pielęgniarek i najprawdopodobniej będziemy musieli zatrudnić. My mamy potężny problem, z którym się będziemy musieli zderzyć. To myślę, że to będzie po wakacjach. Zapowiadane są strajki, że niezadowolenia w ten sposób. Ratowników medycznych, laborantów, rehabilitantów. To jest poważny problem, z którym się prawdopodobnie będzie musiał zderzyć ten rząd, ale również i nasz szpital. Optymalizacja umów. Nigdy nie ma tak, żeby było wszystko dobrze, ja to mówię od lat. Zawsze trzeba wszystko przyglądać. I to, co jest najważniejsze tutaj, jakbyście Państwo chcieli, to jest po prostu projekt indywidualny i pana dyrektora Borynia, który chce to przygotować w ramach stworzenia wyspy energetycznej, ale bez środków szpitala. Wdrożenie programu optymalizacji kosztów elektrotechniki BMS, też projekt pana dyrektora Borynia. I w oparciu o inteligentne zarządzanie infrastrukturą, też to wszystko projekt pana dyrektora Borynia. Wdrożenie systemów to też należy do niego. Współpraca z naszym PUP-em przebiega prawidłowo do tej pory. Tam jest kilkanaście chyba umów podpisanych jednostkowo. Tutaj chcemy po prostu analiza kosztów i przychodów poszczególnych jednostek zadaniowych. Współpraca z zakładami pracy. Lunchbox. Chcemy to nadal rozwijać. Tak na marginesie Państwu powiem. Jakbyście Państwo odczuli takie coś, że ta sama pracująca, szefowa działu żywienia dostała nagane. A wiecie za co? Za produkcję garmaży. Bo trzeba było przestać produkować garmaż. Ja o tym mówię publicznie, bo mam na to dokumenty. To jest wpisane w akta. O to chodziło. To była cała restrukturyzacja szpitala. Mam dokumenty, dlatego mówię. Mogę być podany przez nie wiem kogo do prokuratury. I są dokumenty. Analiza kosztów i przychodów jednostek osobowych i powołanie fundacji wspierającej szpital. Myślę, że to jest dobra rzecz, dlatego że już we Wrocławiu też taka fundacja istnieje. Ona po prostu za kilka lat przyniesie określone owoce. I proszę Państwa, to co mi przed czym my się będziemy musieli naprawdę zderzyć. Ja z całym szacunkiem dla pana ministra, tylko mam prośbę do pana ministra, że jak już obniży tym, to żeby podwyższył dzieciakom chirurgii dziecięcej i po prostu psychiatrii, bo będzie miał szczepów. To są, proszę Państwa, strata, jaką my będziemy stratą. No, przy tym samym poziomie udzielanych świadczeń zdrowotnych my będziemy mieli o tyle mniej pieniędzy. Poszczególnych tutaj. Jasne, to była od lat niesprawiedliwość i dobrze, że się takie coś stało. Bo to przeciwdziałać będzie rozwalaniu publicznej ochrony zdrowia. Dobrze, że takie coś wchodzi. Tylko jest prośba, żeby równolegle weszło coś, co jest dzisiaj niedofinansowane. Ale to jest też ważne, że my musimy się zderzyć. Myślę, że dobrze, bo się podnosi poziom życia ludzi, ale to nas będzie kosztowało około 300 milionów, 300 tysięcy. Wzrost usług od kontrahentów, tam usługi prawnicze, bo to też ci ludzie pracują na minimalnych kwotach, ale to jest około 100 tysięcy rocznie. Niepokój związany, to też już Państwu mówiłem, i po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy my musimy zatrudnić w usługach pomocniczych około 30 osób. Możemy tego nie wykonać. To najwyżej dyrektor dostanie mandat. I proszę Państwa, chciałem Państwu podziękować za przyjęcie tego projektu, wysłuchanie przede wszystkim. Natomiast chciałbym, abyście Państwo dali szansę szpitalowi, dali szansę
jakiegoś dwóch miesięcy, żeby ludzie merytoryczni popracowali nad tym projektem. Ja oczywiście uważam, że nie będę mówił, że można było go wprowadzić wcześniej, później, w zeszłym roku, czy nawet dwa lata temu, czy gdziekolwiek. Ja tylko przypominam wszystkim, że spółkę, którą tworzyłem w 2011 roku i której pisałem umowę spółki, później ona została przepisana na aktu notarialnego, tam było przewidziane, co ta spółka ma robić. I ta spółka nadal ma być spółką, która będzie dbała o finanse szpitala. Ona ma być spółką aktywną. Dziękuję bardzo.